i tej naszej szalonej rodzinki tutaj możnych. Tak, czyli taka patologia trochę była. Śmieszne wydarzenia, ale tak, nasza wioska rośnie, która jest też królestwem. Przypominam, bo mamy dużo chłopów, 29 w tej chwili, pobudowane dla nich tutaj baraki, niedługo zbudujemy im chaty. Ja chyba technicznie mam już technologię, żeby budować im chaty. Tak. Tylko potrzebujemy do tego metalu, który jednak niedługo zaczniemy wydobywać. Mamy świątynię, targ, ołtarz, karczmę, kilka domów dla lordów. Mamy także bibliotekę i przypomnijmy sobie postaci. Czyli mamy naszego króla, Selfiryna, który upił się ostatnio i popełnił grzech, a ogólnie jest człowiekiem chutliwym i pięknym i dyplomatą doskonałym. Tak, jego małżonka Veri Kruger, która też jest chutliwa, jest empatką i mają dziecko. Tak, mają tutaj małego Sir Adrianusa, który jest, tak, tych nie wiem ile ma lat, bo tu nie pokazuje, ale jest małym dzieckiem. Poza tym mamy przybudzonego Betona, wiernego brata Selfiryna, który był tak kawalerem, ale znaleźliśmy mu żonę. Tak, przybudzony Beton oczywiście zdolny handlarz i zarządca. I tutaj jest jego żona pochodząca z innej krainy i z innej kultury też. Czyli mamy tu Scyzorro, która, jakie ona miała cechy? Jest zazdrosna, ale monogamiczna. Czyli jeżeli przebudzony Beton nie będzie zdradzał, to nie powinno być jakiejś dramy. Okej, jakie ona miała cechy? W czym była dobra? Aha, inteligencja i nauczanie, czyli podobnie jak Veri Kruger. Tak więc wydaje mi się, że tak, kobiety tutaj, czyli Veri Kruger i Scyzorro będą prowadzić badania naukowe w bibliotece. I Scyzorro przybywa z wiedzą. Tak, ona posiadała już wiedzę na temat trzech technologii. Tak więc dopóki ona będzie żyła i będzie członkinią naszego rodu, to będziemy mieli dostęp do domu chłopskiego, mielerza i kancelarii. Czyli wskoczyły nam też, tak, to jest też sposób na zdobycie technologii. Technicznie, czyli to jest dobre. Okej, dobra, czyli jedziemy dalej. A więc tak, po pierwsze musimy uruchomić jak najszybciej tą kopalnię. Przebudzony Beton jest najlepszym zarządcą, ale okej, ja zdejmę przebudzonego Betona z niektórych stanowisk produkcyjnych. Startaków chyba. Tak. I tu damy kogoś innego. Dobra. No okej, Scyzorro niech zarządza tym tartakiem. A tym tartakiem niech zarządza... A Selfiryn niech jeszcze jednym czymś. Król zarządza. Dobra, jedziemy dalej. Niech oni... tak, niech zrobią to, co jest do zrobienia. Głównie czekamy na uruchomienie w tej chwili... kopalni. A i ostatnio tutaj, tak, niefortunnie się ułożyły napisy. Selfiryn się po prostu przewrócił za budynkiem, w którym nasz biskup Matis, tak, mamy tutaj naszego biskupa Matisa. Tak, czyli nie byli w jednym łóżku ogólnie. Nie przystoi, żeby król zarządzał tartakiem? Tak, tylko tu właśnie mamy te nowe technologie, które Scyzorro nam przywiozła, a więc zobaczmy, kancelaria. Czyli tu możemy wysłać jednego lorda i mamy tu trzech kancelistów, z których każdy może zarządzać kilkoma budynkami. Czyli to rozwiąże nasze problemy z zarządzaniem, tak naprawdę. Wyślemy tutaj przebudzonego Betona, on będzie zarządzał tą kancelarią. Ale tak, po pierwsze potrzebujemy papieru najwyraźniej, żeby wydać rozkazy. Mam nadzieję, że to jest tylko wydanie pierwotnego rozkazu, żeby przydzielić kancelistę, a nie, że za każdym razem. O, będzie można w papierni potem wytwarzać papier, ale okej, będziemy musieli kupić troszkę papieru i będziemy musieli kupić, to są narzędzia? Tak, ja nawet tego nie mam. Czyli te dwie rzeczy będziemy musieli kupić, żeby zbudować kancelarię. Poza tym mamy także mielerz, w którym możemy produkować węgiel z drewna. A, to jest potrzebne do produkowania narzędzi i tak dalej. Okej, czyli to jest dalej w drzewku technologicznym. Na razie tego nie potrzebujemy. Dobra. Czy Matis przypadkiem nie był kapłanem w poprzedniej serii z Rimworld? Ja już nie pamiętam. Możliwe. Tak, ja jak znaleźliśmy Rimworld, to nową listę zrobiłem subów od zera.
Dobra, kolejny dzień. Chłopi się budzą i od czego zaczynają? Od modłów w świątyni? Chyba wszyscy zaczynają od modłów w świątyni. Właśnie pytanie, czy ten nasz kapłan, bo tu do końca nie byłem pewny, czy on mieszka w baraku, czy... Chyba biskup odprawi mszę. Biskup Matis. Okej, przecież znowu oddajemy cześć świętej Zofii. Zobaczymy, jak tam sytuacja wygląda. Też niepokoję się troszkę o jedzenie i alkohol. Mamy rezerwę. Tylko tak jakbyśmy nie produkowali na, kurde, wystarczająco szybko tego bimbru. Tego do końca nie rozumiem. Ja znaczy tak na wszelki wypadek, dostawię kolejne pole z brukwią, bo czekamy cały czas na inne technologie. Dodajmy po... czy kolejną gorzelnię. Tak, bo ja nie wiem, czy to jedna gorzelnia da radę produkować alkohol. 34 piwa nam tylko zostały. Brukwi mamy od groma. Czyli wydaje mi się, że potrzebuję jeszcze jednej gorzelni, cholera. Ale i tak będziemy potrzebowali więcej brukwi, bo to jest źródło zarówno jedzenia, jak i alkoholu. Czyli zaczniemy od tego. Dostawmy kolejne pole. Brukwi, tuż obok, powiedzmy. Dobra. I drugą gorzelnię chyba też będę musiał, tak. Okej, deszcz. Nie wiem, czy to ma jakiś wpływ na cokolwiek. Czy to wpływa na nastrój? Zobaczmy na tym chłopie. Cezoro spędzi wspólnie czas z kim? Z Elfirynem. A, tak, bo ja kazałem im poprawić relacje. Okej, Cezoro śmieje się razem z Elfirynem, tak. Czyli szwagier i szwagierka, niech sobie poprawią relacje, bo dopiero się poznali, a Elfiryn jest oczywiście królem. Czyli chcemy, żeby te relacje były dobre. Okej. Nie, chyba... Deszcz chyba nie ma znaczenia. Dobra, czyli budujemy nowe rzeczy. Mam nadzieję, że szybko uruchomimy kopalnię, ale przebudzony beton już tam idzie z górnikami. Poinstruować ich i zaczniemy wydobyć żelaza niebawem. Okej, a tu mamy spotkanie z biskupem też. W naszej głównej hali i szybko budujemy nowe pole. Pytanie też, czy starczy nam chłopów? To jest dobre pytanie. Będziemy mieli migrantów? Tylko jednego. Okej, czyli musimy przyciągnąć nowych migrantów czymś lepszym niż odrażający bimber. Ulepsz korzelnie najpierw. Tak, tylko nie mam żelaza. Jak będę miał żelazo, to tak, to warto najpierw ulepszyć. To prawda. Tak, bo ja produkuję ten bimber, ale on chyba znika na bieżąco. Co Seradianus robi, nasze dziecko? Edukuje się najwyraźniej. Nie wiem, w jaki sposób. No dobra. Grozi pięściami i chmurą, z których pada deszcz. Okej, i tu musimy kogoś tak przydzielić zarządcę. Dajmy tu Scyzoru, powiedzmy. O! Przybycie hordy przeklętych? O cholera. Leśni bandyci sprzedadzą jeńców. Okej, mamy jakieś wydarzenia na świecie, zobaczmy. Okej, to nie pokazuje mi, gdzie to dokładnie jest. Jak na to klikam, nic się nie dzieje. Przybycie hordy przeklętych. Sojusz dzikich plemion pod rządem... Pod rządami sekty herezji martwego boga. Okej, to jest chyba tu gdzieś? To jest chyba obóz ich. Tak, oni nie przybyli jeszcze na nasze terytorium. Ustaw w gospodzie limit na składowanie bimbru. A! Być może to jest problem, tak. Ale gdzie tu się ustawia limity? Nie, to automatycznie będzie zanoszone. Produkcja... Nie, ja jedynie mogę ustawić limity produkcji. Tak naprawdę. A, chwila. A nie, tu ustawiam tylko ceny. Nie, tu ustawiam tylko ceny. To powinno być zaniesione do...
To powinno być zaniesione do karczmy, tak czy inaczej. Nie ma tu czegoś takiego jak limit, ile w karczmie czego jest. Dobra, kolejny deszczowy dzień, czyli róbmy tutaj dalszy progres, dalsze postępy. Mamy bezrobotnych chłopów, czyli na razie rąk do pracy nam nie brakuje. Przebudzony beton, tak, tu pięścią instruuje przestraszonego gorzelnika. Tak, zapieprzaj i wytwarzaj ten odrażający bimber, bo chłopi nam nie będą pracować. O, Seradianos tutaj w jakiś sposób się edukuje sam na tym deszczu. Nie wiem dlaczego, ale dobra. Cezoro pogania chłopów do pracy. Tak, tę odrażającą brukiew. Więcej tego potrzebujemy. Było tego sporo. Czyli na pewno potrzebujemy drugie pole uprawne. Selfiryn i Matis poprawiają relacje dalej, czyli spoko. I chcemy też, tak, żebyśmy dalej pracowali nad technologiami. Selfiryn i Very Kruger w tej chwili mają zlecenia. Mogę chyba też zlecić Cezoro badanie kolejnej technologii, czyli chyba tak zrobię. Okej, pole chmielu i piwo. Lepszy alkohol to jest to, czego potrzebujemy. I tym niech się zajmie Cezoro, która ma doskonałą wiedzę. Okej, dobra. Selfiryn pracuje nad domem chłopskim, który mamy technicznie. Ale dobra, niech to dokończy. Będziemy mieli... Tak, jeżeli Cezoro by zginęła czy coś, to będziemy to cały czas mieli. Bezdomnych nie mamy. O, lekki głód czują nasi ludzie. Okej, jak sytuacja finansowa wygląda? Wydaje mi się, że możemy sobie pozwolić dać podwyżkę chłopom. Czyli zobaczmy, będą zarabiać 8, dzięki czemu... Tak, byłoby ich stać teoretycznie na lepszy alkohol i lepsze jedzenie, czyli na mąkę i piwo. Teoretycznie. Być może też, kurde, chyba... czyli właśnie pytanie, jak sytuacja z jedzeniem? Tak się zastanawiam, czy nie wysłać Selfiryna i przebudzonego betona na polowanie na tego wilka. Wtedy moglibyśmy zdobyć trochę mięsa. Król musi zostać fanatykiem, inaczej nie da rady. A, chodzi o to, że z tym wojskiem. Tak, będziemy musieli też zbudować koszary oczywiście. Osirmat wita króla. Kim jest Osirmat? Okej, on jest księżycowej Tafli. Kim on jest? Okej, podróżnik. Księżycowa Tafla to jest... Okej, to jest krewniak z Cezoro. Z tego samego rodu. Okej. Tak, bo mamy najlepsze relacje w tej chwili z tutaj księżycową Taflą. Najgorsze relacje mamy z Doliną Pyłu. Z tą frakcją tutaj. Cały czas neutralne, ale ujemne. Okej, czy wydobywamy żelazo w końcu? Moglibyśmy to ulepszyć do kolejnego poziomu, jeżeli wydobędziemy odrobinę więcej drewna. I chyba tak zrobimy. Okej, świetnie, przybywa nam już żelaza. Mamy tu 8. Tylko ja chyba wciąż nie mogę tego wykorzystać, dopóki... Tak, to nie zostanie przyniesione. Dobra, ja dam już zlecenie ulepszenia gorzelni. Bo to jest chyba największy problem w tej chwili. Alkohol. Selfiryn parodią rozbawia biskupa Matisa. Świetnie. Te nazwy to wierne spolszczenie, czy to polska gra? To chyba nie jest polska gra. Nie mam pojęcia. Seradrianos docenia matkę, Very Kruger, świetnie. O, Cezoro i przebudzony beton idą na schadzkę. Okej, czy będzie potomek, to jest pytanie. Cezoro na razie zaczytana, coś jej nieprędko. A nie, idzie. Dobra, spełnić... Tak, to pierwsza noc poślubna chyba. Okej, czy będzie kolejny potomek? To jest pytanie. No dobrze, będzie dobrym moralem. Przynajmniej. O, dopiero teraz ślub.
A, taka jest kolejność. Okej, okay, to ciekawe. Ciekawa religia. Dobra, czyli po nocy poślubnej czas na... Nie, przedślubnej czas na ślub. Okej, okay, dobra, dawać. Czyli sprawdzili kompatybilność przed złożeniem przysięgi. Jak tam ich nastroje? Powinny być dobre w tej chwili. Tak. Chociaż z Cezoro nie za bardzo. Ale to się powinno poprawić niedługo. Okej. Okay. Wiwat młoda para. Okej, okay, mamy też nowego kupca. Dobra, czyli tu chcę kupić, czego ja tam potrzebowałem do tej kancelarii. Narzędzia chyba. Usługi, kancelaria. Tak, narzędzia i odrobina papieru. Okej, okay, zaczyna nam ubywać złota trochę, czyli... będziemy musieli zacząć handlować, eksportować niektóre rzeczy. Z produkcją brukwi widzę, że jest okej, okay, ale... za mało alkoholu. Czy ulepszyliśmy to? Nie, wciąż nie jest doniesione żelazo. Tu nie ma osobnej mechaniki tragarzy, czyli... Tak, mam 10 wydobytego żelaza. Tylko ono nie jest nigdzie dostarczane. Tak, tu nic nie mogę chyba zrobić z tym. Dobra, czyli pohandlujmy z handlarzem. Przybudzonego botona wyślijmy. A, on może być zajęty w tej chwili. A nie, tu jest. Tu wesele, okej. Okay. Dobra, czyli chcę kupić 5 tego. 5 narzędzi. To nie jest aż tak duży koszt. I... A, papier też jest drogi, cholera. Kupmy z 3 papiery. I zobaczmy księgi. Szafot. Obróbka mięsa. Maniery. A, to daje doświadczenie po prostu ta księga po przeczytaniu, okej. Okay. Warsztat. A, tego mogę potrzebować warsztatu. Plac treningowy. Weźmy warsztat, bo to być może da nam możliwość produkowania narzędzi samemu. Okej, okay, weźmy księgę z tym. Na razie nie mam nic na eksport. Dobra, czyli to jest wszystko, co robimy? Handel? Selfie nie może się przemieszczać. Czyli się upił. O, jest... Za... O... Synek! Noworodek! Pijanego tatę ciągnie do łóżka. A, to dobry syn. Okej. Okay. Walnął go tu... Okej, okay. No dobra, może być. Raport gospodarczy, zobaczmy stan złota, tylko to jest to też, co ja wydałem. A okej, okay, ale wynagrodzenie jest niższe niż wyprodukowane dobra, czyli powinno być okej. Okay. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj. Okej, okay, przybędzie nam migrantów, czyli nie jest fatalnie. Ale przydałby się ten lepszy alkohol, czyli czekamy na technologię w dużej mierze w tej chwili. I też teoretycznie, okej, okay, zbudujmy kancelarię, to nam pomoże z zarządzaniem, ponieważ będziemy mieli coraz więcej tych rozmaitych budynków. Czyli tego na bank potrzebujemy. Postawmy to... Okej, okay, na północ od... chat naszych możnych i w pobliżu tu głównej siedziby, powiedzmy tu. Dobra, do roboty. Czekamy na kolejny dzień i wracamy do roboty. Okej, ją moglibyśmy wynająć, ale nie potrzebuję chyba. Co ona ma dobre? Inteligencja i nauczanie. Okej, chyba wszyscy, jak na razie wszystkie kobiety mają wymaksowane te dwie cechy właśnie. Czy to zostało ulepszone? Nie, wciąż żelazo nie zostało przeniesione. Też zaczynam się niepokoić o drewno, bo chcę wydać... Okej, potrzebuję więcej drewna. Potrzebuję więcej drewna i...
Potem będziemy je przetwarzać na papier i węgiel i zawsze moglibyśmy nadwyżkę eksportować. Czyli wydaje mi się, że potrzebujemy kolejny tartak. Gdzie by go postawić? Nie, tak, ja nie wiem, na ile szybko tu drzewa odrastają. Walnijmy jeden tartak gdzieś tu. Okej, czy ten tartak został ulepszony? A, mógłbym ulepszyć jeszcze raz ten tartak. I ten też. Ale wydaje mi się, że trzeci i tak się przyda, tak czy inaczej. Milkmon, oglądam zapisy na YouTubie, CK3 i Limold, oba zakończone, tak. Dobra, kolejny dzień, kolejna poranna msza, odprawiana przez naszego biskupa. Okej, ten gość upity tutaj. Wszyscy wracają do roboty doskonale. Okej. O, chyba ulepszyli to. O, kolejne ulepszenie mógłbym zrobić. Poziom drugi w tej chwili. Okej, walnijmy kolejne ulepszenie, bo ja nie wiem, jaka jest meta w tej grze, ale podejrzewam, że zanim się postawi drugi budynek, warto najpierw ulepszyć, tak mi się wydaje. Czyli dajmy kolejne ulepszenie. Mamy w tej chwili to żelazo, świetnie. Zaczynamy je produkować, to mi się podoba. Dużo drewna poszło, bo stawiamy kancelarię. Okej, za chwilę to uruchomimy. I to nam pomoże z zarządzaniem, wtedy nasi możni będą mogli robić coś innego. Okej, dobra, czyli... Zróbmy to w następujący sposób. Ja we wszystkich budynkach usunę na razie zarządców i użyjemy tej kancelarii, wyślemy tam przebudzonego betona i wtedy nasi inni możni będą mogli się czymś innym zajmować. Czyli usuńmy wszystkich zarządców z dosłownie wszystkiego. To chyba wszystko. Dobra, kancelaria, czyli... Zarządcą będzie oczywiście przebudzony beton. I tak, czyli tu jest trzech kancelistów. Są już przypisani, ok. I każdy z nich będzie mógł zarządzać kilkoma budynkami, co będzie dobre. Premie otrzymają od przebudzonego betona. Dobra, czyli jak to zrobić? Czy jest tu opcja teraz? Jest, kancelista z kancelarii. Muszę chyba wydać papier, żeby tego dokonać. Kancelaria, a, tak. O, 20 zakładów obsłuży kancelaria, okej. Okay. Czyli przebudzony beton, masz, tak, tutaj awans. Będziesz siedział sobie w kancelarii i tylko wysyłał podwładnych do roboty. Okej, okay, czyli on obsłuży wszystkie budynki tak naprawdę na razie. Okej, okay, czyli wszędzie kancelistów wysyłamy i tyle. O, okej, okay, to mi się podoba. To jest dobry progres i wtedy inni nasi możni będą mogli skupić się na badaniach naukowych, powiedzmy. Gorzelnia też. Skratczy. Nie wiem, jak to przeczytać. Wielkie dzięki za słowa przez Twitch Prime. Witamy na pokładzie. Wielkie dzięki. Okej, okay, i zostaje jeszcze ten tartak. Okej, okay, świetnie. To powinno poprawić efektywność produkcji. Okej, okay, ci z czerwonymi czapkami to są chyba ci kanceliści, tak. Okej, okay. Okay, przebudzony beton. Nowa fucha. Grozi pięścią tutaj za biurka. Wydaje rozkazy. Świetnie. O, i zdobywa więcej doświadczenia. Dobra, zobaczmy, co mamy tu. Nie przydzielono urzędników. Kancelaria działa, ale urzędnicy nie zarządzają żadnymi budynkami. Przydzieliłem przecież budynki, co jest grane. Czy chodzi o to, że mam jeszcze limit? Nie otrzymano poleceń. Kurde, co? A, on musi wydać rozkazy, przebudzony beton chyba. Tak? Nie ma papieru? Ja mam 8 papierów. Przecież cholera. Mam 8 papieru. Okej.
Okej. Ten. Okej, tak, budynek wymaga zarządcy. Też tu kancelista dawaj. Niewystarczająca liczba pracowników, czyli musimy więcej kupców przyciągnąć chyba. Dobra, miejmy nadzieję, że to się rozwiąże, że przebudzony beton musi wydać rozkazy, albo papier musi być przyniesiony. Tymczasem, żeby przyciągnąć więcej siły roboczej, postawimy nowe budynki, ale tym razem to będą już te domy chłopskie. Musimy poczekać na żelazo, ale to nie szkodzi. Czyli to będą lepsze budynki, pomieszczą mniejszą ilość chłopów, ale ich nastroje będą lepsze, przez co przybędzie do nas więcej imigrantów. Czyli dajmy 3 takie chłopskie chatki tutaj. I powinno być ok. Ok, jeden... O, przyniósł papier, chyba dopiero teraz. Chyba dopiero teraz przyniósł papier. Tak, bo możliwe, że teraz nic nie produkujemy, bo ta mechanika nie działa do końca. Okej, okay, pole chmielu i piwo. Okej. Okay. Świetnie. Nowa technologia, którą kto opracował? Scyzoro tak szybko opracowała? Okej, okay, dobra, dajmy Scyzoro nową technologię. Co by się teraz przydało? Ten warsztat. Naucz się Scyzoro. Okej, okay, czyli teraz wciąż tak, ta gra nie jest do końca jasna na zawsze. Produkujemy ogólnie tutaj rzeczy, czyli to chyba działa. Chyba. Okej, okay, potrzebujemy więcej drewna, tak, czyli to była dobra decyzja, żeby dostawić ten jeden tartak. Tu budujemy te chaty, ale czekamy na żelazo. Produkcja bimbru ruszyła ładnie. Mamy 50, to jest ten limit, którego potrzebowaliśmy. Ja zwiększę ten limit. Tak, żeby nie było zastojów. Niech tu będzie 100. Niech tu będzie 100 bimbru w rezerwie. Okej, okay, piwo też niedługo zaczniemy wytwarzać. Niech tu będzie 50, tylko najpierw musimy pole uprawne zbudować. A, i, czyli to jest żyto i chmiel. Okej. Okay. Dobra, dajmy zlecenie tego, tak, uprawy tego chmielu od razu. Brakuje nam chyba troszkę siły roboczej. A, głód. Dlaczego? Mamy pełno brukwi. Mamy masę obrzydliwej brukwi. Odrażającej. Pole chmielu. A, za mało drewna. Okej, tu się nie da wymaksować żyzności, czyli... Okej, to dajmy na południu. Okej, tu niech będzie chmiel, powiedzmy. W tym rejonie. Dobra. I za chwilę, aha, ten dom chłopski już technicznie mamy. Za chwilę będziemy mieli też żyto i młyn. Czyli dużo, dużo nowych technologii. O, co tu się dzieje? Werikru i Selfiren spędzą czas w łóżku razem, ok. Lekkie zmęczenie. Ok, czyli nie ma już tego głodu, jest lekkie zmęczenie. Co sugeruje, że być może troszkę brakuje alkoholu. O, ok, możemy mieć problem. Czyli oficjalnie to już jest koniec piwa, które mieliśmy. I w tej chwili polegamy tylko na bimbrze, ale za wolno to produkujemy. Zdecydowanie za wolno to produkujemy. Walnijmy tu kolejne ulepszenie. Nie mogę? A, ok, to wymaga nowej technologii. Dobra, kolejną gorzelnię walniemy. Być może nawet tutaj na południu, nieco bliżej tego pola chmielu. Chociaż nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Ja chyba postawię drugą gorzelnię tuż obok. Czyli dawaj drugą gorzelnię, dosłownie tuż obok.
Wolny lord czeka na zatrudnienie, na razie nie. Okej, tak, papier to jest też problem, czyli zobaczmy, czy moglibyśmy kupić księgę na temat papierni. Zobaczmy, co my tu mamy. Szapot. Przyspieszenie budowy, plac treningowy. O, chleb. Mięso byłoby dobre. Aromatyczne piwo, to chyba mam nawet. O, tu jest księga, która pozwoli na ulepszenie gorzelni do kolejnego poziomu. Ale złota nam ubywa w tej chwili w zastraszająco szybkim tempie. Czyli... nie wiem, co tu kupić. Chyba nic nie kupię na razie. Raport gospodarczy, zobaczmy. Okej, czyli delikatny deficyt, minus 26. Może zmniejszę jednak z powrotem o 1 tę pensję. Też nie mamy jakiejś wielkiej nadwyżki w niczym, tak żeby móc eksportować. Dobra, czekamy na te nowe budynki. Materiały już są, czyli kolejnego dnia to zbudujemy. I wtedy czekamy na więcej imigrantów. Okej, powoli nam przybywa. Powoli nam przybywa. Odstrasza ich odrażający bimber, ale niedługo będzie ich miał. Czyli czekamy na te nowe budynki. Chłopi zarabiają więcej od wojowników? Nie mamy wojowników. Czyli... nie mamy żadnych. Koszary też musimy postawić, bo boję się, że coś nas zaatakuje, powiedzmy. Okej, kolejna poranna msza. O, stał się fanatykiem. Czy to oznacza, że moglibyśmy sformułować armię tym razem? Zobaczmy. Nie. Nie, bo musi być święty. Okej, dalej edukujemy Sir Adrianusa. I czekamy na te budynki. Okej, ta technologia opracowana, dobrze. Co jeszcze moglibyśmy opracować ciekawego? Zobaczmy. Przetrzymywanie jeńców, dzielarz. A to? A nie, to już mamy. A, moglibyśmy to przepisać. Tak, żeby mieć księgę. Ale chyba nie ma takiej potrzeby. Na razie przynajmniej. Okej, czyli to są technologie, które byśmy teoretycznie chcieli. Wydaje mi się, że w tej chwili dysponujemy tym, co mamy i spróbujemy zacząć wytwarzać nadwyżkę jakiegoś materiału, tak żeby to eksportować i ustabilizować sytuację ze złotem. Ale tym trzeba... okej. Dobra, tego nie robimy, niech tylko Scyzoro i Veri Kruger zajmują się czytaniem ksiąg, bo są w tym najlepsze. Księgi można sprzedawać u handlarza, tak, ale trzeba wydać papier, nie? Okej, z Brookfią jest chyba dobrze. Jest pierwsza ładna chata, świetnie, dwóch chłopów już tu mieszka. I powinni mieć dużo lepsze morale. Jakie jest średnie morale chłopów? 62, to jest dość dobrze. Czyli przyciągnie to nieco nowych migrantów. Doskonale. Veri Kruger jest lepsza, jeżeli chodzi o nauczanie. Świetnie. Sir Adrianus także się edukuje. I za chwilę będziemy mieli ten budynek. Doskonale. Okej, mamy też to. Tutaj zarządzajmy. Wciąż mamy kancelistów, czyli używamy tego. Tak. Czyli ta kancelaria obsłuży masę budynków ogólnie.
Dobra, poza tym mamy też kolejną technologię, a więc... A nie, tego jeszcze nie mamy. Mamy 94%, za chwilę powinno być. Okej, okay, czy tu jest jeszcze jakieś pole uprawne, żyzne? Jakieś żyzna gleba w pobliżu? A nie! Okej, okay, czyli to jest to poletko? I to małe tutaj. Brukiew, z tego co wiem, nie wymaga jakoś strasznie dużo żyznej gleby, czyli czy ja mogę to przenieść? Nie, mogę zniszczyć jedynie, okej. Okay. Dobra, zniszcz to, bo tu chcemy na pewno żyto. Na bank. Dwa pole żyta nawet. I na brukwi... O, to się pokrywa? Może tak być? Dobra, może być. I jedną brukiew dodamy tam u góry. Okej, okay, nie idealnie. Ale brukiew nie ma chyba takich dużych wymagań, jeżeli chodzi o żyzność. Świetnie, czyli to jest kolejna technologia opracowana. I Wery Kruger niech opracuje teraz... tego zielarza. Tak, być może nawet będziemy mogli eksportować te zioła. Teraz zwolnijmy to. Okej, okay, nasz gość możny pijany. O, i Sir Adrianus też się położył na glebie i sobie dyskutują tutaj. Na podłodze w świątyni. Okej, okay, mało drewna. I czekamy na te nowe budowy. Kancelaria ogarnęła wszystkie budynki? Tak, wszystko na to wskazuje. Dostarczone polecenia. Okej, okay, ja nie wiem, czy do końca rozumiem, jak to działa. Chyba skończy mi się papier za chwilę. Okej, okay, musimy dokupić papieru, kiedy kupiec przybędzie. Dobra, ja na te pola wyślę normal... Okej, okay. Co tu się dzieje? Czekam, aż to będzie zbudowane. Dobra, ja tu wyślę normalnych, możnych, nie z kancelarii, bo chyba papieru nam nie starczy. No to. A dobra, produkujemy technicznie chyba chmiel. W tej chwili. Głód, lekki głód. Okej, okay, głód! Głodu jeszcze nie było, był tylko lekki głód, czyli mamy problem z jedzeniem. I to jest dla mnie niezrozumiałe, ponieważ mamy 131 brukwi. Okej, okay, cesaruj przebudzony beton, kolejna schadzka. O, okej, okay, dobra, obydwie pary idą na schadzkę w tym samym czasie, dobra. To złoto. Wow. Okej, okay, to nie, sprawy nie zmierzają w dobrym kierunku. Coś ubywa nam złota szybko. Okej, okay, te nowe budynki nie postawione. Wszystko jakoś wolno się odbywa teraz? A, bo drewna brakuje. Do chleba potrzebuje młynu i mąki, tak. Ale najpierw... tak, czekam na tamte budynki. Okej, okay, też technicznie powinniśmy mieć chmiel, ale tu nic nie pokazuje. Okej, okay, jest kupiec. Dobra, okej. Okay. Ja będę musiał coś sprzedać, bo złota nam ubywa dość mocno. Przebudzony beton, dawaj. O, nie, co jest grane? Kurde, nie zdążyłem kupić. A, cholera.
Okej, to możemy mieć problem z powodu braku tego papieru. Gra jest dość niejasna, bo tu mamy 7 na 20, ale ja nie wiem, czy rozkazy zostały dostarczone. I czy, powiedzmy, to pracuje już? Według tego, tu interfejs mówi, że tak, ale... Tak, trudno powiedzieć. Dostarczone polecenia tylko 3, a ja wydałem dużo więcej poleceń. Tak więc... bardzo niejasny sposób to jest przedstawione, jeżeli chodzi o interfejs. Raport gospodarczy, ok. Czyli niewielki deficyt cały czas. Tak, ja nawet nie wiem, czy pracują, czy to pracuje. Czy to pracuje teraz, czy nie? Według tego tak. Ale trudno powiedzieć. Na logikę jeden papier na jedno polecenie. A jedno polecenie odpala skład na 3 dni. Mhm. Okej, papiernia. Musi być papiernia. Ja miałem 8 papierów, czyli powinno wystarczyć na te 7 zleceń, ale... Okej, co teraz? Brakuje papieru, okej. Dobra, czyli nie mogę już korzystać z kancelarii. Czyli przebudzony beton tutaj osobiście i choć na to pole. Ten budynek wymaga zarządcy. Okej, nowa gorzelnia. Przebudzony beton osobiście. Za mało pracowników. Okej, czekamy na nowych migrantów w takim razie. Wciąż mi nie pokazuje tego chmielu, który uprawiamy. Okej, mamy tego zielarza. Na razie tego nie ogarniemy tego. Mamy za mało pracowników, problemy z zarządzaniem. Czyli nie robimy tego. Okej, mamy też warsztat. Co robi warsztat? Wytwarza narzędzia, sztylety i łuki. Okej. Ale tak, przede wszystkim brakuje nam tego drewna jak cholera. Ulepszy ten tartak w pierwszej kolejności, kiedy zdobędziemy odrobinę drewna. Lekki głód, okej. Średni nastrój 58. Okej, migrantów przybywa. Powoli, ale przybywa. Polecenia nie są codzienne, tak, ale no nie mam już papieru. Na kolejne. I za 2 dni znowu trzeba będzie wydać 7 papieru. Okej, sera Adrianusa można chyba dalej edukować. Jak jego cechy wyglądają w tej chwili? Cały czas małe dziecko. Maniery i zarządzanie najlepsze. O, to dobrze. W sumie głównie... Weźmy w sztuce wojennej go nauczajmy w tej chwili. No i scyzoro niech go nauczę. Okej, kolejne schadzki. Dwóch naszych par. I teraz musimy pamiętać, żeby kupić... księgę na papiernie, jeżeli będzie. Dwóch migrantów przybywa. Będzie jeszcze CK3? Raczej nie w tym roku. Na pewno będzie jeszcze, ale raczej nie w tym roku. Okej. Huta. Do czego ja potrzebuję huty? Ulepszenie gorzelni, płatnerz, papiernie. Okej, kupuję to. Kupuję papiernie. Nie mam niczego w nadwyżce, czyli sytuacja ze złotem nie będzie rewelacyjna. I chyba muszę dokupić papieru, cholera. Nie, okej, zbudujmy papiernie i zacznijmy sami to produkować. Czyli w tej chwili
Plan jest taki, żeby bujnąć tartaki i zbudować papiernię, produkować papier. Ok, jak najszybciej mi tą technologię opracować. Wally Kruger. Mam żyto w nadwyżce, wiem. Ok, anuluj to pole, bo i tak nie mamy drewna. Tak, bo ja żyto otrzymuję z tej jednej wioski jako trybut. Też, ok, dlaczego mi nie... Czy tu jeszcze nie wyrosło żaden chmiel? Dobra, jedno co na pewno by się przydało, to... Muszę pytanie, czy to żyto trzymać na... które będziemy produkować i które mam trzymać na piwo, czy zacząć robić chleby z tego? Dobra, walnijmy ten młyn. Dajmy to tu. Dobra, do roboty. Brakuje nam drewna, tak czy inaczej. Okej, okay, szybko przejrzyjmy nasze postaci, czy... O, kurde, grali w karty o święte pierścienie. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Czyli nie ma żadnego pragnienia na razie. I nastroje ogólnie nie są złe. O, ale nawet nasi możni narzekają, bo nie ma piwa. Jest tylko odrażający bimber. Uj, muszę jeść brukiew bez smaku. Przybudzony beton gardzi tym. Okej. Okay. Śmiertelne zmęczenie. Okej. Okay. O! Scyzoro jest w ciąży! To przeoczyłem! Okej! Okay. Gratulacje! Scyzoro i przyłudzony beton. Będzie potomek. O, dobra. Brukiew rośnie jeden dzień, a chmiel chyba dłużej. Możliwe. Mhm. Okej, okay, to jest hazardzista, kurde. On tu przychodzi i gra o te święte pierścienie, które są cenne jak cholera z naszymi możnymi. Okej, okay, kolejny dzień. Czyli w tej chwili dwa, ale niech się wezmą ostro do roboty, bo potrzebujemy więcej materiału na dokończenie budów i potem oczywiście na papiernie. Kolejna msza. Tak, kiedy będziemy opływać w papier, wtedy będziemy mogli... O! Są pragnienia! Selfiren i Scyzoro. O! Zobaczmy. Okej, okay, to jest dość ważna mechanika w tej grze. Teraz postaci mogą robić coś wbrew mojej woli. Czyli zobaczmy. Okej, okay, Selfiren. Jakie ma pragnienie? Pragnienie spotkania. Ta postać tęskni za bliską osobą, niejakim Dreamelorem i chce ją zobaczyć. Okej, okay, jeżeli tej postaci nie spotka, to będzie, dopóki jej nie spotka, będzie miał karę. Okej, okay. Gdzie jest Dreamelor? O kurde. Okej, okay. Niedobrze, że nie mogę kliknąć tutaj, imię nie odsyła do mapy. To musi być, okej, okay, jakiś sąsiad. To jest chyba król jednego z sąsiednich rzeczy. Czyli zobaczmy, żółto, purpurowa, purpurowy herb. A, tu, okej. Okay. Czarownia, to jest król czarowni. Dreamelor. Okej, okay, spełnijmy to od razu. Czyli wyślijmy tu na spotkanie. Spędź wspólnie czas. Selfiren. Okej. Okay. Dobra, dalej. Kto ma jeszcze jakieś pragnienie? Przebudzony beton ma pragnienie? Nie. Wally Kruger ma pragnienie. Pragnienie nagrody! Wally Kruger czuje się niedoceniona i marzy o nagrodzie od króla.
Okej, okay, dobra, każmy nagrodzić w takim razie. Król. Nagródź. Ile to będzie mnie kosztowało? Tylko perswazję? A, 5 tych pierścieni. Self 1 ma ich chyba ponad 20, czyli to nie powinien być problem. Nagródź w takim razie. Cezoro ma pragnienie? Też chce nagrody. Okej. Okay. A, będziemy potrzebowali tych pierścieni teraz. Dobra, na razie. Okej, okay, też to zrób. Daj nagrodę. Okej, okay, czyli zaczynają się problemy. Finansowo możemy nie podołać. Okej, okay, co robi Selfirin? Okej, okay, wręczył nagrodę z Cezoro, doskonale. Czyli pragnienie spełnione, doskonale. Będzie miała bonus. Co on robi teraz? Okej, okay, idzie opuścić osadę i dopiero potem Veli Kruger da nagrodę. No dobra. Ile ma pierścieni? 18 cały czas. Czyli spoko. Dobra, do roboty. Do roboty, ludzie. Kurde, i przegrywamy te pierścienie z tym hazardzistą cholernym tutaj. Czy ja mogę go wykopać? Mogę go wygnać. Tylko to pogorszy relacje z jego królestwem, cholera. Głoworomb. Okej. Okay. Przypała nam żelaza? O, nawet jeżeli nazbieramy dużo żelaza, to moglibyśmy sprzedać teoretycznie. Brak wydarzeń na świecie, za mało pracowników. Okej. Okay. I tu potrzebujemy także zarządcę. Dajmy na razie z Cezoro może. Potem kancelistów damy, ale to dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli więcej papieru. Okej, okay, Serdrianus ładnie mu idzie, to ta edukacja. Czyli to będzie następny król, to jest następca tronu tak naprawdę, czyli dyplomacja będzie dla niego najważniejsza chyba. Dajmy retorykę i z Cezoro. Niech go uczy. Tymczasem Selfirin, okej, okay, rusza w podróż do czarowni. I potrzebujemy więcej rekrutów. Będzie trzech więcej rekrutów, okej. Okay. Okej, okay, mamy nowy budynek, w którym będziemy mielić mąkę. Możemy to ulepszyć oczywiście. Okej, okay, zlećmy tu ulepszenie od razu. I dajmy tu przybudzonego betona też. Czyli będzie więcej lepszego pożywienia niż ta... Tak, będziemy mąkę sobie generować. Tylko to oczywiście musimy skonfigurować tutaj, czyli wytwórz... troszkę mniejszy limit, bo potrzebujemy żyta także do piwa. 50 niech będzie na razie. Okej. Okay. Tylko tak, nie mamy chyba pracowników. A nie, są, tylko musimy wydać rozkazy. Przebudzony beton może zarządzać normalnie budynkami, jak jest w tej kancelarii? Brakuje papieru, tak, mamy zero papieru. Ale pracujemy nad papiernią. Co robi Veli Kruger? Spaceruje w towarzystwie syna. Mam bimber na sprzedaż? Tak, teoretycznie tak. Okej, okay, papiernia w tej chwili i nadwyżka drewna. To jest to, czego potrzebujemy. Co oznacza ta ikona? A, za mało surowców do produkcji? A, bo o piwo chodzi, okej, okay, to nie szkodzi. Bo tu mogą zarówno piwo, jak i bimber produkować. Bimber produkują. Cezoro i przebudzony beton, kolejna schadzka. Cezoro jest w ciąży, nie? Dobra. Selfirin jak tam? Jest na miejscu, odbywa spotkanie w czarowni, świetnie. I wypełnił tym samym, spełnił pragnienie, doskonale.
Tak, problemy będą wtedy, kiedy nie będziemy w stanie spełnić tych pragnień. O kurde, złoto. O cholera, muszę coś sprzedać chyba. Jest... O, nie ma kupca? A, co będzie z finansami, cholera? Okej, okay, ja mogę podwyższyć ceny tego bimbru obrzydliwego, który sprzedajemy. Chłopi i tak będą musieli kupić, ale no, zobaczmy jak to wygląda. Czyli chłop otrzymuje 7. Dobra, jest mniejsze pensje dla chłopów do 6. Będzie ich stać na bimber i brukiew. Tak czy inaczej. Tak, na... okej, okay, tu drastyczne działania są wymagane w tej chwili. Okej, okay, przybywa teraz było tak, oni kupują tutaj, ale i tak to spada to złoto. No chyba dobra impreza w tej karczmie. Grają w kości, grają na gitarze. Chleją bimber obrzydliwy. Raport gospodarczy. Okej, okay, niewiele w plecy, dobra. Mamy chmiel, okej, okay, doskonale, będziemy produkować piwo. Czyli spoko. Też pytanie, czy ci chłopi budują... A, budują sobie rezerwy finansowe, teoretycznie. Okej, okay, czyli jeżeli wyprodukujemy piwo, to... Oni je kupią, jeżeli będą mieli rezerwy i może się troszkę bujnie sytuacja z finansami. Dobra. Brakuje papieru, tak. Czekamy na ten kurde papier. 64%, czyli to jest dobry progres. Very Kruger jednak ma... Tak, tą karę, chce tą nagrodę jak najszybciej mieć. Selfiren, Very Kruger. O, odmówiła schadzki, Very Kruger. O nie! Problemy małżeńskie się zaczęły. O, ma bardzo fatalny nastrój. Może coś złego zrobić. O, nie będzie wykonywał moich rozkazów i popadnie w depresję. Co może doprowadzić do załamania nerwowego. Okej, okay, dobra, gdzie jest Selfiren? Daj jej kurde nagrodę jak najszybciej. Nie wiem, czy to się anulowało, tamto zlecenie, jak wyruszył na wyprawę. Chyba tak, nagródź. Natychmiast. Tak, goń tą żonę. Okej, okay, co tu się stało? Nie, czemu jej nie nagrodził, cholera? Co ona zrobiła? Co ona robi teraz? Czemu leży na glebie? Kurde, nagródź ją! Gdzie idziesz? Jakiś chłop się na nią gapi teraz. Brodaty. O! Okej, okay, pchają. Co, ona straciła przytomność? Utrata mobilności, okej. Okay. Chyba z wyczerpania padła. A, chyba spadła z wyczerpania i Selfiren nie zdążył dać jej nagrody. A kurde, okej, dobra. Czekamy na kolejnego dnia, możemy to zrobić. Selfiren też niedysponowany. Też musi być zaniesiony. Tak, bo tutaj na szybszy odpoczynek wpływa lepszej jakości alkohol, a ponieważ nie mamy piwa, tylko ten obrzydliwy bimber, to tak, są trochę bardziej zmęczeni niestety. O, przebudzony beton zjada tą obrzydliwą brukiew i na pewno mu to nie smakuje. Brukiew bez smaku, minus 3. Okej, okay, musimy coś, okej, okay, musimy coś tu zrobić. Selfiren, dawaj. Idzie porozmawiać z Very Kruger. Tak, przeproś żonę, nagródź ją. O, znowu padła. Możesz się obudzić? Kurde. A, i znowu przebudzony beton ją zanosi do... Żeby to nie była jakaś pętla zagłady teraz. Okej, okay, tak, bo ona tak... niewyspana była strasznie. Okej, okay, dobra moi drodzy, krótka przerwa, potem idziemy dalej, okej. Okay. Tak, to moja pierwsza rozgrywka, nie znam mety tej gry i tak, finansowo nie jest za ciekawie.
Ale chyba będziemy w stanie się bujnąć. Też będziemy chyba sprzedawać niektóre rzeczy. To można robić tutaj na dwa sposoby. Albo temu handlarzowi, który przybywa. Albo dyplomatyczny układ handlowy na mapie z kimś innym. I być może zaczniemy robić troszkę dyplomacji też. Być może będzie warto tego dokonać. I fajnie by było dzisiaj też przetestować walkę, czyli zbudujemy chyba te koszary i zobaczymy, co da się zrobić. Dobra, zapraszam za kilka minut, potem idziemy jeszcze godzinkę do 21.